60% naszej działalności to jest eksport. I to jest eksport do oczywiście naszych partnerów ABBOS-owskich w innych krajach. Głównymi naszymi partnerami to są Szwajcarzy, którzy kupują od nas około 15% naszej produkcji, inne kraje europejskie, ale również wysyłamy nasze urządzenia na inne kontynenty, czyli Ameryka, Afryka. Mamy generalnie 7 globalnych centrum rozwojowych na świecie, z czego 4 są zlokalizowane w Europie, z czego 1 jest zlokalizowany w Polsce. Na koniec 2015 roku ABB Polska zatrudniała 3600 pracowników. Na dzień dzisiejszy mamy ich ponad 4000 i w 2018 roku będziemy ich mieli ponad 5000. W naturalny sposób te centra badawcze są też takim interfejsem do świata akademickiego i to zarówno oczywiście w Polsce, ale globalnie na świecie. Chcemy też, żeby nasi pracownicy naukowi nie tylko byli rozpoznawalni dobrze, nie wiem, w tym budynku, w Polsce, czy w grupie ABB wśród swoich kolegów, ale też jeżeli działają, są ekspertami w danej technologii, to muszą być rozpoznawalni właśnie poprzez konferencje, poprzez różne gremia standaryzacyjne, branżowe spotkania, czy w Polsce, czy w Europie, czy na świecie. I staramy się oczywiście współpracować z uczelniami poprzez wspólne projekty, poprzez codzienne różne badania, poprzez występujemy o właśnie granty europejskie. Konkurs jest dla nas bardzo ciekawą inicjatywą, dlatego że z jednej strony oczywiście chcemy promować młodych naukowców, chcemy promować zarówno prace magisterskie, prace doktorskie, ale z drugiej strony przypatrujemy się poprzez ten konkurs, gdzie właśnie ciekawe opracowania powstają. Mamy też w historii tego konkursu absolwentów, którzy do nas dołączyli, są naszymi pracownikami. Mamy osoby, które prosiły nas o rekomendacje i gdzieś pracują w świecie. Konkurs o nagrodę ABB jest bardzo prestiżowym konkursem. Rozwiązania, które zaprezentowałem w swojej pracy, są pewnego rodzaju konkurencją dla obecnych rozwiązań w dziedzinie energetyki odnawialnej i układów przekształcania energii elektrycznej pochodzącej z turbin wiatrowych, tudzież z modułów paneli fotowoltaicznych. Rozwiązanie, które przedstawiłem w pracy, jest konkurencyjne pod względem zarówno gabarytów, czyli dążyłem do miniaturyzacji, jak i pod względem uzyskania lepszych parametrów energetycznych, większa sprawność układu.